Hej, z tej strony Kacpi i wróciliśmy do Hearts of Iron 4 na mondzie The Great War i co mogę powiedzieć? Oprócz tego, że ogólnie tutaj dosyć dużo inwestujemy sił, żeby już powstrzymywać kolejne ataki, jest ok w miarę. Tylko mówię, no tutaj jest ten problem tej natury, że po prostu moi przeciwnicy trochę bardzo męczą pod niektórymi względami, a pod niektórymi już nie męczą tak bardzo, więc no cóż. Jak tu wygląda? No już nawet nieźle z moimi zasobami sprzętowymi, przynajmniej tyle dobrego. Dwa czołgi tu, dobra. Czołgi, co ja gadam normalnie. Weźmy tu, podeślimy, o może jeszcze z tej strony siły, żeby mieli jeszcze coś tam do okrążenia przeciwnika. Zaatakujcie stąd, no może tutaj to trochę da coś, bo już nawet nie mam pomysłu jak i gdzie możemy przesuwać się coraz bardziej, bo Francuzi już powinni, no przyzwyczajnie z bez modu, że już Francuzi przy takim stadium walk to już powinni po prostu powiedzieć hola hola, my już nie walczymy, my już mamy dość. Ale no cóż, na razie jeszcze walczą. Chodźcie, tak i tu w miarę to ładnie wygląda. Nie można narzekać na to wszystko. Tylko ogólnie co to... Trzeba tu przejść do przodu, w tych tu prowincjach na północy myślę. Chyba, że na południu też coś się znajdzie. Bym bym, atakujcie. I atakujcie, o. Coś tutaj tak trochę dużo prowincji mam, o wiele mniej niż wcześniej. Tak trochę dziwne nie to wygląda, ale niech będzie. Mamy tamto, dobra, weźmy sobie tutaj okopanie się, lepszy poziom, zawsze to coś. I co tu jeszcze? Atakuj tu. I atakuj tu. No i tyle. Będziemy tu przesuwać się na północy trochę, na południu też trochę coś tam, zawsze dodatkowych jednostek powinno przyjść. Zobaczymy jak to wyjdzie ogólnie. O Jezu, nie, no naprawdę to nie mogło być tak, o. A, dobra, to jeszcze raz, tak. Nie tak, tylko tak, tak, o. Dzięki, w końcu się ogarnęło to. O jeny, masakra, ile tych okrętów tu mają podwodnych, no. Tu jak przejdziemy się, to raczej oni nie powinni mi już stawiać problemów takich dużych. Jak przejmiemy oczywiście tylko inicjatywę w tych prowincjach, w których ja mam tutaj posiadanie jakby. Rozwalcie tą prowincję i wtedy będzie wszystko ok. Przestańcie mi tu atakować na razie, bo to bez sensu jest, żebyście atakowali w takich miejscach. O, Aleksandria, coś tu potraciłem trochę w prowincji, dobra. Tutaj wyślijcie i tutaj wyślijcie ataki kolejne. Wy tutaj się trzymacie, wy tutaj też się trzymacie, wy jak? Aha, wy tutaj mieliście atakować w tym miejscu, dobra. I teraz jeszcze raz tu. No, i tu przygotujcie się do tego miejsca i później zaatakujecie tam. I tyle. Zawsze to coś. Atakujcie dalej, kolejne
prowincję do przekroczenia już i tyle. Tutaj Nantes zdobądźcie i wtedy jak będziemy mieć już to wtedy by można było atakować jednocześnie już z kilku prowincji naraz. Tutaj do Bretonii, tak, Bretonii, i te prowincje już załatwić wtedy całkowicie już dla mnie i jako pozytywne informacje. Zaatakujcie to, będzie to też ok. I teraz tak, jeszcze tu atakujcie. Może mi się uda tutaj coś wypchnąć ich z tej prowincji, ale raczej nie sądzę. Chodźcie tutaj, chodźmy jeszcze tutaj i teraz tak, ty chodź tu i tu, ty chodź tu, no i tyle. Ładnie tu wygląda sprawa teraz tych wszystkich tu sił i jedyne, co to ja jeszcze bym tutaj poszerzył jednostki o ochronę tych tu granic. No i tyle, tutaj wykorzystujcie dalej ataki kolejne. Bardzo spokojnie tutaj teraz tak, pierwsze co chciałbym przesunąć ten odcinek frontu, o tak, żebyście tu nie musieli już nic przekombinowywać, wy tu zaatakujcie wtedy kontratakiem, żeby już oni nie mogli nic robić. No i tyle, tutaj wykorzystajcie to i będziemy atakować kolejne takie prowincje i przejmować ich tutaj siłę przerobową, przynajmniej tyle dobrego. Wy tutaj, aha, Stormtruppen, zaraz, to jest 24, to teraz dołączcie się tu, bo jeszcze tu widzę, że jakieś prowincje co jakiś czas są jeszcze, które nie są opanowane w miarę. Ach, goddammit. No dobrze. I jedna rzecz. Nie tutaj, bez tego. No i tak zróbcie. O, może to będzie trochę mniejsze już męczenie dupy normalnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Aha, doktryny. No dobrze. Jak to wygląda sprawa? Wy tutaj atakujecie i raczej nic nie zrobicie. Dobra. I co tu mógłbym sobie wykonać? Może jeszcze dalej jakiś... O, teraz equipment, effort, zawsze coś. Zaatakujcie tą prowincję, wtedy jak mi się uda to wygnamy ich z tamtej prowincji, by było świetnie. Spanish flu, czyli hiszpańska grypa. Aha, czyli po prostu, że mówi tutaj o tym, że hiszpańska grypa zbiera żniwo i że z pośród ponad pół miliarda ludzi, którzy zachorowali na tą przypadłość, umrze ponad ile? 100 milionów, czyli dosyć dużo. Wy tutaj widzę, że raczej będziecie tak stali sobie tutaj bezsensownie w tym miejscu. No dobrze, świetnie. Zaatakujcie tu, może coś przejdziecie przez ich tutaj terytoria. Przynajmniej mam taką nadzieję. Francuzi 2 miliony strat. No a ja prawie pod milion już podchodzę, więc trochę mam ich, nie ukrywajmy. Ale już z tą Grecją to tak nie ukrywam, że to już nie jest tak źle. Oni to naprawdę ich, powiedzmy sobie, te siły nawalili tutaj w takiej ilości, że oni się prędzej sami wytrzebią niż... Tak, oni się prędzej sami zaczną tutaj normalnie tracić więcej jednostek niż ja, bo
są głupi i nic nie robią z tego powodu. Gdzie tutaj są? O, submarines. Weźmiemy sobie je tam, gdzie zawsze Wilhelmshaven i tyle. O, jeszcze raz. Wilhelmshaven. O. Wesem. O, dobra, okej. Dziękuję. I teraz tak. Pierwsze co chciałem, tylko tyle jednostek, by reszta, że ma atakować już tutaj na tej granicy. Macie podbić to i palicho mnie to już obchodzi. Tutaj jak wam idzie? No, jakoś tam idzie. Super sprawy tutaj nie ma, ale zawsze jest ten mały motyw, że chociaż nie muszę się denerwować tu już na całe te zapasy, które oni mają, moi przeciwnicy. I tyle. Przynajmniej tyle dobrego. Jeszcze raz atakujcie, jeżeli możecie oczywiście. I z tej strony też. I z tej strony zaatakujcie. O, myślę, że coś takiego myślę, że więc jestem. Ile? 20 dywizji? Naprawdę? No dobrze, 37 dywizji? No dobrze. Jeżeli chcecie tracić tyle dywizji, no to super. Ja to rozumiem. Jeżeli ktoś lubi oddawać za darmo tyle jednostek, to ja spoko, nie przejmuję się. Ale... Co? Gdzie? Jak? Ile? What the hell? Gdzie ich armie znikły? Okej, okay. Nieźle im idzie. Jeżeli tak dalej będą walczyć, to ja nie wiem, czy oni wygrają tą wojnę z takimi tutaj susami. Tutaj, no, przechodzimy dalej. Wy jak tutaj, nie garizon, tu, przesuniecie się jeszcze tu. O, myślę, że już chyba natężenie takiej ilości dywizji już powinno być wystarczająco dobre. I następne już siły, jak już to będę chciał teraz już tutaj wysyłać gdzieś w te konkretne miejsca już, żeby oni chronili już wtedy na przykład już całe wybrzeże i wtedy te wyślę armię już sobie na przykład w te miejsca. No myślę, że takie rozwiązanie będzie najlepsze. A tak to co oni tu? Widzę, że już zaczynają tracić coraz więcej dywizji. Bezsensownie. Tutaj jest 8 4 dywizje, tutaj jest 4, czyli 8 dywizji. No, prawie trafiłem. Dobrze, no to fajnie, że zdobyliśmy to. I teraz zostały mi jakieś tutaj czynności, które bym chciał. Może... To weźmy sobie. Zawsze soft attack jest dobry i tyle. Nie trzeba myśleć nigdy, czy jakieś wartości punktowe są fajne, czy niefajne. Tu jeszcze, no widzę, że... Ale i tak czy siak już wydaje mi się, że to już jest za dużo, żeby już wysyłać na to całe tutaj wybrzeże zachodniej Francji dodatkowe siły z tamtej dywizji jakby, więc wydaje mi się, że tutaj nie będzie to już dobrym pomysłem. No i co? Tutaj przejmujemy wszędzie już dowodzenie nad przeważającymi siłami wroga. A Francuzi dalej walczą. Okej. Nieźle im idzie. No powiedzmy, że w porównaniu do tego, co zawsze widziałem i przyzwyczajenie takie było, że zawsze tylko patrzę. Aha, dobra, Francuzi.
tam przy okazji można to rozwalić. Ale jednak widzę, że już nawet im idzie. Tylko nie wiem, dlaczego oni tak dużo tu wysyłali. Przedtem widziałem dużo Francuzów, a teraz tylko Amerykanie. Amerykanie. Tak, dużo Amerykanów i dużo innych jednostek, ale już mniej ważnych. Zaatakujcie z tej strony, no i mamy 10 dywizji, okej. Zaatakujcie to, może coś tutaj mi da atak z tej strony, żeby oni już nie mogli nic robić. Tutaj też, o tutaj bym zaatakował i przyblokowałbym ich z tej strony, tylko tu. O. Ej, 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 tu, o. Przestań atakować jedną dywizją, ale weźmiemy, będziemy atakować więcej tutaj. I tyle. Może coś takiego tutaj da, jakiś dobry efekt. I tutaj widzę, że przestańcie atakować, bezsensownie to jest. Zaatakujcie tutaj, zaatakujcie tutaj, zawsze to coś. Więcej tych dywizji tutaj nie macie. I teraz, ile mamy już tu dywizji? Dobra. I teraz, pierwsze co. Chciałbym, żebyście już chronili to wybrzeże po tej stronie. I wtedy zmniejszę wam już odcinek ochrony. I teraz tylko pozbieram jeszcze trochę dywizji. Dlatego tutaj typeczka i wtedy już wszystkie pójdą siły tam. I tyle. Myślę, że to jest nawet ok taktyka, ale mogę się nie domyślać może czegoś i popełniam zły jakiś tok rozumowania, ale raczej aż tak źle ze mną nie jest tutaj. Oh my goodness, naprawdę oni tutaj mają tak duże zapotrzebowanie teraz na te zasoby naturalne, że no masakra. Zaatakujcie tu. Oki, 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 oki. O, mówię, jeszcze przydałoby się trochę więcej sił do ochrony tych tutaj prowincji. Wtedy by było super, tutaj mniej już bym musiał wydawać na następne armie jakby. Nie armię, tylko bym miał całe dostępne przemysł z tej z okolicy. Przynajmniej, no, to by było dobre, ale... atakujcie tu. I atakujcie tych. Dobijemy te 13 dywizji. Jak dobijemy 13 dywizji, będziemy się cieszyć. I tu atakujcie z tej strony, dobijemy następne tam wtedy dywizje i pal licho z nimi. Dobijcie to, no naprawdę. I dobijcie tutaj, może coś zrobimy dzięki temu. A tak? Sturmwagen zrobiony jest, czy jak to tam miało. I 17 powiadacie, czyli mógłbym obie te technologie zacząć robić. Dobra, spoko. Róbmy je, róbmy, róbmy. Milion strat do ich 2,5 miliona, bo w mojej ocenie na chwilę obecną Francuzi są głównym moim przeciwnikiem. Okej. Ile oni mają tutaj? 13, 12 dywizji? Okej. Wow, ile oni tu mają tych sił? No dobrze. I teraz tak, dobijecie tych, dobijcie i jedziecie dalej.
No. Oni tu następne mają oddziały, które są poblokowane, a ja sobie będę mógł bez przeszkód je przejmować. W sensie przeciwne armie i dobijać się. Ty tutaj widzę, że już możesz. Przesuńmy sobie jeden oddział tu, a wtedy zmniejszymy już odcinek tu. O. I mówię, teraz jeszcze bym tylko chciał mieć jeszcze paranaście dywizji tu i wtedy będę mógł chronić ten cały tu obszar samemu. Gdzie wy tu lecicie? Aha, tutaj po tych wszystkich tu terytoriach, dobra. Okej. Już rozumiem, dlaczego takim tutaj zależy na wysyłaniu. Dobra. Zaatakujemy, może coś się uda mi tu przebić przez te terytoria, jak nie, no to trudno i palicho. Tu mamy equipment effort, dobra. I co jeszcze? Niech będzie, że weźmiemy sobie artylerię lepszą. Lepsza artyleria to dobro oczywiste. I zaatakujemy, no, 14 dywizji, 15 dywizji, żeby zaatakować z dwóch stron i zniszczyć im tutaj, to już w ogóle będzie super. Mamy już następne samolociki, no to świetnie. I teraz tak, 1000 dni, oh my goodness. Defense i hard attack niech będzie. Zdobądźcie tu i tu. Oh my goodness, naprawdę. O, i teraz coś takiego poróbcie tutaj mi, bo oni tu potrzebują tego, by nie uciekali za bardzo. A, bo wy tutaj macie już to wszystko, ale tylko ekspić musicie się. Dobra, okej. Spoko, spoko. Chyba ktoś tu potraci armii. Aż mi przykro. O! Ktoś atakuje siłami chce walczyć siłami pancernymi Austriacy? Okej. Okej. Tutaj. No. I trzymamy ich w szachu. I palicho. Przejmujemy dalej następne terytoria. Dobijemy następne armie. Jak już zniszczymy moich przeciwników, to już oni nie będą mieć szans żadnych. No i tyle. Oni tu już umrą na śmierć. Zaatakujcie tu. Okej. Nieźle wam idzie, naprawdę. Ja pierdziło. Na tym greckim froncie naprawdę. Niby są te lenie, ale nie są lenie. Więc... I tutaj wtedy tak. Okej. I tutaj weźmy sobie tak. Zaatakujemy tutaj, zaatakujemy tak. Wybijajcie się z tych terytoriów i pal licho. Trzeba tu kombinować coś. O! Afryki. Fabryki. No dobra, weźmy sobie tutaj. A! I miałem zmienić sobie samolot. Early Fighter 3. Dobra. Tak, to miałem to sobie ustawić. Jasne, jasne.
Tam nie potrzebuję też już szczególnie jakoś dużo sił tych tutaj, żeby coś tam robić, tylko już sobie przechodzimy, tak, i tyle, padlicho z nimi. Atakujcie tutaj kolejne siły jakieś. Chyba że zrobię coś takiego. Atak. 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 Wy tutaj nie atakujecie, spokojnie. Następna armia, atak. No. I powiem tyle, będzie lepiej. Nie chcę mi się już układać już całkowicie tych armii, tylko niech one sobie już walczą. I palicho już, bo Francuzi już nie mają tyle sił, żeby tutaj przeciwstawić się mi. Przynajmniej w mojej ocenie, bo... O, Nowa Zelandia i Francja skapitulowały jednocześnie. No to super. Teraz tak, tutaj mamy świetnie, bo już załatwiliśmy tych. Jedynie co, to tu mógłbym pozdobywać te wysepki, wiadomo. O, mógłbym tu zacząć robić coś takiego. I wtedy wyślemy tu, o. Niech będzie tak, że zrobimy sobie i okręty stąd, jakieś tu były na pewno. Chwila. Black Sea, to nie. A, Tasman Region. Dobra. Czyli teraz tak. Tutaj chciałem, żebyś i tutaj, żebyście chronili moje armie. I tyle. No i załatwiliście im to, świetnie, no. Później tylko musiałbym tu jakieś wysłać specjalne armie, jeny. Dobrze, to teraz tak, Mackensen powiadacie. Teraz tak, Mackensen, bym chciał, żebyście przyszli mi tutaj, na ten odcinek frontu. Dobra. Wy wtedy zmniejszycie ten odcinek frontu na taki, dobra. I co? Tutaj wy tu sobie już ok. Wy tam sobie na wszelki wypadek ustawicie się w tym miejscu. Niby nic, ale i tak już nie potrzebuję aż tak dużych sił. Tutaj teraz powiem tak. Ochrona wybrzeża musi teraz powstać w takiej formie. I chciałem, żebyście tu mi chronili te wybrzeże. I jeszcze wy zostaliście. Wy pójdziecie tutaj. O. I chyba to wszystko. A, ogólnie mi się przypomniało jeszcze, z kim tu powinienem walczyć, ale to inaczej, wyślę stąd armię, jak już będę mi wiedział, że coś już ten kombinować muszę, ale to spokojnie. Ach, goddammit, ile oni tu mają armii? Czy tutaj to się naprawdę, no, napierniczają ostro. Okej. No, tutaj już widzę, że oni raczej nie będą już tu. Jedynie co, to mogę się zapytać Holendrów, czy oddadzą mi przejście przez ich terytoria graniczne. Nie wiem, zastanawiam się nad tym. O, i mamy już lepsze te rzeczy. To teraz bym chciał sobie tutaj flamethrowery, żeby mieć więcej breakthrough. I tyle. A i ty.
Jeszcze chcę, żebyście wy ustawili sobie tutaj. Zobaczę, czy będzie mi się chciało, kurde, atakować Anglików na własnych im ich terytorium. Nawet nie wiem, czy będę miał ochotę zbytnio tego, takie coś robić. Dobra, zaatakujcie tu. Może to coś da. Oni mają minus 19% tego, więc no w miarę to powinno pójść jakoś. Oprócz tych oddziałów, reszta może sobie przejść. I tu, zaatakujcie bez tej pomocy. A, tu. Tak, przejdźcie sobie. Dobra. Jak coś... trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!